Zastanawiam się, czy zrobić sobie tosty, czy nie. Bo pewnie będzie coś niesmacznego w odcinku. To przestań się zastanawiać i zrób sobie te tosty. Obiecuję, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo smaczny. Obiecuję. To tylko ja i nikt więcej. Proszę, chwyćmy się za ręce. To tylko ja i nikt inny. Powiedz sam sobie, jestem winny. To tylko ty, moje światło. Witam. Obejrzałem ostatnio film o chłopach, którzy w 72 roku rozbili się samolotem Wanda i żeby przetrwać musieli zjeść kilku kolegów. Śnieżne Bractwo ten film się nazywa i kiedy go oglądałem, to bardzo szybko doszedłem do wniosku, że wola przetrwania potrafi być w człowieku nieograniczona. I dzisiaj to udowodnimy. A swoją drogą, zobaczcie, jakie to jest szczęście w nieszczęściu. Pośród osób, które przeżyły katastrofę tego samolotu, wszyscy byli kanibalami. Jakie były na to szanse? Jedna na milion? Oczywiście żartuję. Ja wiem, że oni nie mieli innego wyjścia. Szczerze mówiąc, podziwiam, że wrzucili kogoś na ząb dopiero po 9 dniach głodówki. Po 9 dniach! Gdybym ja przetrwał taką katastrofę, to rozcinałbym komuś portki, zanim byśmy się dobrze policzyli. 1, 2, 3, 4... Maciek, po co ci ten nuszy widelec? Przecież nie będę zimnego jadł. Jesteśmy tu od 20 minut. Wapowałem weed w samolocie. Naprawdę już dłużej nie wytrzymam. Zapraszam. Wczesnym latem Paulina Kaczmarek wprowadziła się do nowego mieszkania. Wynajęła je z ogłoszenia. Czynsz był niski, więc kobieta była pewna, że trafiła na prawdziwą okazję. Zastanowił ją jedynie obrys człowieka na wykładzinie z gumolitu, ale uznała, że to element art deco. Pamiętajcie, jeżeli wydaje wam się, że trafiliście na okazję, to prawdopodobnie wam się wydaje. Pierwszą wizytę złożyła jej koleżanka Justyna Marczak. Słuchaj, ty nie masz może jakiegoś kolegi, który mógłby mi pomóc tutaj pomalować? A czekaj, a wiesz, że mam? Tani i dobry, mieszka tu nawet niedaleko, wiesz? Tani i dobry majster? Będzie albo zboczeńcem, albo dewiantem, zobaczycie. I dzisiaj bym mógł tak przyjść do mnie? A powiedz mi, jak ty tam z czasem stoisz dzisiaj? Ja to cały dzień w domu siedzę, tak? Ja się nigdzie nie spieszę. Okej, okay. Co będziemy rozmawiały, ja przyzwanię do niego. No dobra, okay. Byłabym ci bardzo wdzięczna. Gdzie ten Kamil? No cześć, Kamil. Rurku. Słuchaj, wiesz co, jest taka sprawa. Mógłbyś dzisiaj podejść do mojej koleżanki? Tak, Stokowska 23/4. To wiesz, tam koło ciebie. Dobra, okej, okay, no super, no pa. Dobra, nie ma sprawy, podejdzie. Dobra, do zobaczenia. No na razie, no trzymaj się. Widzimy się później, a ja czekam. Dzięki. Pan do mnie, tak? No, nie da się ukryć. Szybko pan przyszedł. Zaś się prawie do działania. Któreś zapraszam, łazienka jest tutaj. Spokojnie, mama. To nie moja pierwsza wizyta tutaj. Wszystko wiem. Zaniepokojona dziwnymi odgłosami dochodzącymi z łazienki, Paulina postanowiła natychmiast zadzwonić do koleżanki. A nie mówiłem? Jak weźmiecie taniego i dobrego majstra do pomalowania łazienki, to on przyjdzie i zacznie myć pędzel w zlewie. Wiem, bo nieraz malowałem komuś za pół darmo łazienkę. Nie mogłam odebrać telefonu od Pauliny, ponieważ prowadziłam auto. Czy jesteś ruda? No co ty, kobieto, nie potrafisz jedną ręką ogarnąć kierownicy, drugiej trzymać telefon, w trzeciej wieśmaka, a czwartą wypełniać kartę dawcy organów? Swoją drogą też wożę ze sobą taką kartę i zawsze się zastanawiam, co w razie czego oni ode mnie wezmą, jak ja mam tylko gitarę. Kolega obiecał, że zjawi się jak najszybciej, aczkolwiek nie określił konkretnie godziny, o której będzie. No jak to nie określił konkretnie godziny? Przecież powiedział, że będzie jak najszybciej. To jest w języku majstrów możliwie najbardziej precyzyjne określenie godziny. Kiedy pan będzie? Jak najszybciej. A kiedy pan skończy? No jeszcze trochę. A ile zapłacę? Dogadamy się. Co nie? Co pan robi? Czy pan się kąpie? Podmywam digidongi w bidecie. Ale ja nie mam... Już nie bądź taka niecierpliwa, zaraz wychodzę i pobrykamy. Ale to nie jest śmieszne, Kamil. Mów do mnie, kochanie, jak chcesz, nie martw się. Dobrze ci po wszystkim zapłacę. Zachowanie mężczyzny przestraszyło Paulinę.
nie zastanawiając się, czy frywolne zaczepki zdradzały jego prawdziwe zamiary, czy też były tylko żartami, zdecydowała się zadzwonić pod numer alarmowy 112. Tego dnia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego swój dyżur pełniła operatorka Natalia Majewska. To ona przyjęła zgłoszenie. Damy Natalii szansę? Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 14. W czym mogę pomóc? Dobrze! Kto by pomyślał? Z tej strony Paulina Kaczmarek. Ja mieszkam na ulicy Stokowskiej 23/4. Jest u mnie jakiś mężczyzna, proszę. Niech pani mi pomoże, bo ja się go boję. Jak to jest u ciebie jakiś mężczyzna? Szanowna Miley Cyrus, nie wiem, czy pamiętasz, ale ten gentleman w łazience znalazł się tutaj z osobistej rekomendacji twojej najlepszej psiapsi forever and ever, pamiętasz? A gdzie jest teraz ten mężczyzna? Siedzi u mnie w łazience i się kąpia, jestem przy pokoju. Czegoś tu nie rozumiałam. Bo myszka to jest tylko nazwa, to powinno tak wyglądać. Mężczyzna się kąpał, a dzwoniąca była w przedpokoju i mogła spokojnie wykonać telefon na 112. To nie wyglądało na napad. Musiałam ustalić więcej szczegółów i dowiedzieć się, dlaczego kobieta czuła się zagrożona. A dlaczego pani się go boi? Czy to jest jakiś pani znajomy? Nie znam tego mężczyzny, on jest obcy w ogóle. Miał przyjść pomalować mi ścianę, namawia mnie do seksu, niech pani mi pomoże, proszę. To na 112 można dzwonić w takich sprawach? Dzień dobry, proszę pani, mąż mnie namawia do seksów. Niech mi pani pomoże, proszę. Proszę pani, tutaj procedura jest bardzo prosta. Krok pierwszy, kolana na boki, krok drugi, pobieramy 800. Ale to jest obcy! Rozumiem. Czy ma pani w domu miotacz płomieni? Obcy w sensie, że ja go nie znam. To w jaki sposób znalazł się w pani domu? Wpuściłam go, żeby mi pomalował łazienkę. Mnie nie interesuje, czy pani jest lesbijką. Ja jestem tu tylko po to, żeby pomóc. Dalsze tłumaczenia nie były potrzebne. Zagrożenie było realne i trzeba było natychmiast wysłać pomoc na miejsce zdarzenia. Proszę się uspokoić, ja już wysyłam do pani policję. Dobrze, świetnie. Przekażę Andrzejowi, żeby otworzył. Muszę stąd wyjść. Ej, laska, no kończ te głupie gadki. Szkoda czasu, no. Powiedz mi, gdzie mam iść. Mężczyzna nakrył kobietę z telefonem w ręku. Ku mojemu zaskoczeniu nie zabrał jej telefonu, tylko pytał, dokąd ma się udać. To było dość dziwne. Postanowiłam to jednak wykorzystać i kontynuowałam rozmowę. Czy ma pani jakiś pokój zamykany na klucz? No, śpiesz się, dziewczyno. Słuchaj, no gdzie mam iść? Tu, tam? Aha, jakby co, to wolę bez gumy. Ten gentleman ma rację. Guma jest główną przyczyną odrzucania wniosków o 500+. Pomogłam? Aha, jakby co, to wolę bez gumy. A tak serio? Jeszcze nie wiem, co tu się wyprawia, ale już mi się podoba. Proszę zaprowadzić tego mężczyznę do pokoju i zamknąć drzwi. Kurde, zaczynasz mnie wkurzać. No dziewczyno, co ty nic nie robisz? No gdzie mam iść? Tu, tu, powiedz. Może być tutaj, tu. Niech będzie. Jak chcesz tu, to może być tu. Będzie tu. Wszystko będzie dobrze. On się niczego nie spodziewa. Proszę go zamknąć w pokoju. Ej, udało się, zamknęłam go. Dobrze, niech pani teraz szybko biegnie do drzwi. Kogo ty mi przeprowadziłaś? To jest jakieś zboczenie. Oni czasem mają to nawet napisane na wizytówkach. Kazimierz wali grucha. Malowanie, szpachlowanie bez gumy rupnie. Kamil! To nie jest Kamil! Jak to nie jest Kamil? To kto to jest? Zrozumiałam, w jakim niebezpieczeństwie znalazła się moja koleżanka. Dobrze, że udało jej się zamknąć tego mężczyznę w pokoju. Młoda, wystarczy tych podchodów! Co jest grane? O co chodzi? Nie! Ale ratunku! Pomóżcie nam! Proszę powiedzieć o policji. Niech ten mężczyzna nie pogarsza swojej sytuacji. Ale jak ja powiem, że zaraz przyjadą pały, to on zdejmie ręcznik i powie, że jedna już jest gotowa do wykonania zadania. Policja już tu jedzie! Policja! Co robisz? Ratunku! Co tam się dzieje? Kojarzy pani pianista? Ciągnęłam mu gazem! On chyba Paulinę! Pomóżcie! Ratunku! Musiałam szybko uświadomić napastnikowi, że jest na nasłuchu, że jestem świadkiem zdarzenia. Wierzyłam w to, że w ten sposób przemówię mu do rozumu i mężczyzna się uspokoi. Niech pani przełączy na głośno mówiący. Jestem operatorką Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Proszę zostawić te kobiety i nie robić głupstw. Bardzo nieładne określenie na dzieci. I nie robić głupstw. Policja za chwilę będzie na miejscu. Niech pan nie robi krzywdy kobietom. Policję. To się nazywa huć. Ma dwie kobiety na kwadracie, jeszcze mu mało. Dawaj to policję! Żartuję, nie wszyscy traktują skrót HWDP tak dosłownie. To było przerażające. Ten mężczyzna w ogóle nie przestraszył się policji. Wydawało się, że jest zdolny do wszystkiego. Co pan chce zrobić? Nie chcę tylko ukarać! Dawaj tych policjantów, ile chcę! Ta gaza jest po mojej stronie. Ten gaz na pokoju.
Usłyszałam dźwięk nadjeżdżającego radiowozu. Miałam nadzieję, że policjanci wkroczą do mieszkania, nim dojdzie do nieszczęścia. Proszę, odpoczęco! Dawaj, mała! Zostaw ją! Teraz się zabawimy! Zostaw ją, ty śmierdzisz! Niech pan się uspokoi. Policja jest już na miejscu. Za chwilę wejdą do mieszkania. To jest koniec. Proszę nie pogarszać sytuacji. Zobaczysz teraz. Teraz się policzymy. Jeden, dwóch, trzech, Maciek, po co ci ten nóż i widelec? Policja! Zostaw ją! Na ziemię! Na ziemię! Co wy robicie? To ja jestem ofiarą! Policja już jest, tak? Tak, tak, mają go! W takim razie ja się rozłączam. Do widzenia. Policja zjawiła się na miejscu zdarzenia. Odetchnęłam z ulgą, bo wiedziałam, że kobiety były już bezpieczne. Dokładnie! Trzech kolesi, pięć pał! Sytuacja wygląda na... pornhubowaną. Jeszcze w żadnej agencji mnie tak nie potraktowano! W jakiej agencji, ty świrze? Jesteś w mieszkaniu prywatnym! Prywatny! Zobaczysz! Zaskarżę was! Pani pracuje w agencji towarzyskiej? Czy pan sobie żartuje? To jest zwykłe mieszkanie. Facet miał mi przyjść pomalować ścianę. To jest zwykłe mieszkanie! Przecież jak tylko wszedłem, to ta laska zaprosiła mnie do łazienki, żebym się umył! Żebyś pomalował ścianę, a nie brał prysznic. To chyba zaszło nieporozumienie. Tutaj do niedawna była agencja towarzyska. Teraz rozumiecie, o co chodziło mi z tą okazją, nie? Co było? Agencja towarzyska. To tu już nie ma agentury? Ja! Od miesiąca. Ja przepraszam bardzo. Nie wiedziałem. Mariusz Owsiak jestem. Mariusz Owsiak jestem. Ten Owsiak nie zbiera do puszki, tylko do cipuszki. Mariusz Owsiak jestem. Pozdrawiam algorytm! Zrób ze mną algorytmie to, co Mariusz Smiley. Chyba żartuję, że będę się z panem przedstawiać po tym wszystkim. Dobra, pan się ubierze i pojedziemy na komisariat, tam wyjaśnimy całą sytuację. Panie Kredon, z nami, dobrze? Choć sytuacja okazała się nieporozumieniem, jej konsekwencje mogły być poważne. Naprawdę, jestem tu nieoficjalnie. Ale co mnie to interesuje, człowieku? Ty mi groziłeś. Minęły 2 tygodnie od tego przykrego incydentu. Paulina postanowiła poszukać nowego lokum. Obawiała się, że tego rodzaju wizyty mogą się powtarzać. Byłam bardzo lekkomyślna. Nie tylko dlatego, że wpuściłam obcego mężczyznę do swojego mieszkania, ale i dlatego, że nie spytałam sąsiadów o jego historię. Gdybym wiedziała, że mieściła się tutaj agencja towarzyska, na pewno bym tutaj nie zamieszkała. I can buy myself flowers! O, to pan. Dzień dobry. Pozwoliłem sobie jeszcze raz przyjść, gdyż chciałem panią jeszcze raz serdecznie przeprosić. Aha, jakby co, to wolę bez gumy. Ale niech pan tu więcej nie przychodzi, bo my już sobie wszystko wyjaśniliśmy i nie chcę żadnych kwiatów. Do widzenia. Teraz szukam nowego mieszkania. Patrz, to jest super. No, to patrz, jest jakie jasne. Tylko trzeba już sprawdzić, wiesz. Jest działalność zarejestrowana pod tym adresem. No ale wiesz, że musimy sprawdzić wszystko do końca, bo jeszcze mi komornik na koniec przyjdzie. Tak. Nie, jest okej. Internet jest kopalnią wiedzy. To prawda, a wykopywanie wiedzy w dzisiejszych czasach wygląda mniej więcej tak. No kurwa sobie świecisz drzwi! Chodź! Tu przybijamy! Tu przybijamy, no! Chodź poświecić! O! No teraz to świecisz królewsko, mistrzunio! No. W końcu się dogadaliśmy! No! Trzeba było tak od razu, a nie, że sam będziesz wpijał, tylko na sam będziesz bieg wpijał gwoździe. Porąbało cię! My wszyscy będziemy tacy mądrzy. Ludzkość wyginie na chorobę zwaną scrollowaniem. Ta historia pokazuje, że wynajmując mieszkanie, należy brać pod uwagę nie tylko atrakcyjną cenę. Znając historię takiego lokum, jego poprzedniego właściciela, możemy oszczędzić sobie wielu problemów. Okej, Miley Cyrus i jej psiapsi forever and ever są już bezpieczne. Uratujmy jeszcze jedną duszeczkę. Shall we? Był pierwszy weekend wakacji. Ola zaprosiła do swojego domu kolegę z sąsiedztwa, Maćka. Jak moja córka kiedyś tak zrobi, to jej urwę głowę! Dlatego chcę ją wychować na lesbijkę. Najpierw ją nauczę, jak nie umieć pomalować łazienki. A żartuję, niech ona będzie kim chce. Jak będzie chciała być homo, to niech będzie homo. Jak będzie chciała być hetero, to niech będzie hetero. Jak będzie chciała być lesbijką, to niech będzie. Jak będzie chciała być gejem, to niech będzie. Po prostu zamiast głowy urwę jej jaja. Nadchodzą ciężkie czasy. Ola wiedziała, że podoba się sąsiadowi. Postanowiła, że podda jego zainteresowanie specyficznemu testowi. Nie wiedziała, że zabawny z założenia żart przyniesie niebawem tak dramatyczne skutki. Dobra, chodź. Przepraszam cię za to całe zamieszanie, ale naprawdę jestem taka zdenerwowana tym, że mój tato mógł wrócić wcześniej z treningu. Z treningu? No, tak, mój tato trenuje sztuki walki. Ja też trenuję sztuki walki. Potencjalny absztyfikancie mojej córuś. Czy ty wiesz, co to jest Krav Maga? Brazylijskie jiu-jitsu?
albo polski fame MMA? Gwarantuję, że się nie chcesz dowiedzieć. Wiesz, kiedyś był w MMA. No, moja mama mówi, że jest nawet uzależniony. Uzależniony od czego? No, od krwi. To co, czego się napijesz? Woda, sok? Z, C i P, Y. Algorytm się nie kapnie. Czego się napiję? Może być szklanka krwi świeżo ściągnięta przez twojego tatusia. A jeśli nie ma, to starczy sok w czarnej porzeczki. Straszenie chłopców ojcem było moim ulubionym żartem. No i to był też taki test, bo tym chłopakiem, który dał się nastraszyć, nie warto było się interesować. No a Maciek zdał ten test doskonale. No to co, pokażesz mi? A co mam ci pokazać? No, klaser. Zaprosiłaś mnie, żebym zobaczył twoją kolekcję znaczków. Ze wszystkich dostępnych scenarzyści stworzyli postać młodej dziewczyny, która... zbiera znaczki? Ta grupa wiekowa nawet nie wie, co to są znaczki! To ja ledwo pamiętam, a wysyłałem rodzicom listy z obozu harcerskiego i już tydzień później wiedzieli, że u mnie wszystko w porządku, ale ona... Jeśli jest tu ktoś, kto zbiera znaczki, niech podniesie rękę. Nie będziemy się śmiać. Tylko wytłumacz nam, o co tak mocno przygrzałeś makówki. Aha, przepraszam cię bardzo, bo cały stres, zupełnie o tym zapomniałam. Już wyciągam. Rękawiczki? 5 łódzkich prezerwatyw. Tak dla bezpieczeństwa. Wiesz, lepiej żebyś to założył, a wolę dmuchać na zimne, bo tak naprawdę to klaser mojego taty i to on zbierał te wszystkie znaczki przez całe życie. No i to są praktycznie same białe kruki. Może jednak nie, aż tak bardzo mi nie zależy. Okej, już czaję. Dziewczyna testuje potencjalnych chłopaków, pokazując im kolekcję znaczków nadopiekuńczego ojca. Okej. To się skończy tragicznie. Brunajmy. Nie no, przecież przyszedłeś tutaj tylko dla tych znaczków. No obejrzyjmy je, naprawdę. Okej. Jak chcesz. Boże, przepraszam. Premature ejaculation. Najlepsza płyta Pearl Jam. Masz z czym to wytrzeć? Gdzie jest jakiś ręcznik? Boże, jaka zamigapa. Ola? Cześć, to przed chwilą wróciłam. Co, ty masz gości? Tato, chodź tutaj szybko! Tato, on się nadział! To. Dziecko kochane, jak ci mówiłem, że masz szukać nadzianego, to miałem na myśli coś innego! Ja też czuję, że to będzie jeden z moich ulubionych odcinków. Jezu Chryste, kto to jest? Co on robi w naszej ogródku, co? Maciek skoczył z balkonu do ogródka, na którym mój tato hodował pomidory. No i nieszczęśliwie wylądował na ostrym paliku podtrzymującym krzak. Maciek, wszystko będzie dobrze. Jest. Maciek, co ty zrobiłeś, jak to się stało? Tato, pomóż! Już, dzwonię po pomoc. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego swój dyżur pełnił operator Piotr Szacki. O nie, ten jest mój. Ten jest mój. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 666. W czym mogę pomóc? Może w seksach? Moje nazwisko Waldemar Pełka. W moim ogrodzie... Na ulicy Klonowej 43 zdarzył się wypadek. Ktoś nabił się na palik, który podtrzymuje moje pomidory. Ktoś nabił się na palik, który podtrzymuje pana pomidory? Czy pan nie jest przypadkiem jakimś zboczonym majstrem? Nieważne. Jak do tego doszło, nie wiem, więc się pana pytam. No cóż. Palik tkwi tak. On skoczył z balkonu i... Panie, niech mi pan powie, gdzie on ma ten palik. No, palik tkwi w pośladku tego chłopca. Czy pan uważa, że ja po to używam szyfrów, żeby teraz poleciała monetyzacja? Tak. No ale skoro już tak jest, to niech pan powie, jak dużego ma pan tego palika. 20 albo więcej centymetrów. Powyżej średniej, gratuluję. Wie pan co, znajoma chce sobie odmalować łazienkę. Jaka jest pana ulubiona pozycja? Takim przysiadzie. Zanotowałem, niech pan mnie włączy na głośnik. Już. Słuchajcie, pomogę wam, ale nie za darmo. Ile macie hajsu? Mało. To źle wróży przyszłości tego młodego człowieka. Kiedy wreszcie będzie ta karetka? Najszybciej jak się da. Proponuję, żeby dziewczyna spróbowała zdjąć go z tego palika, a ojciec niech idzie po szpadel. No trzeba będzie coś z chłopakiem zrobić, ja go całego nie zjem. Dobra, dasz radę? Tak, dam radę. Na pewno? Tak, na to pewno. To ja lecę po szpadel. A to co? Co to jest? Nie wiem.
Pan mnie zabije. Pokaż mi to. Nie. Co się dzieje? Chłopak ma jakąś wielką plamę krwi na koszuli. Czy to możliwe, że palik przebił go na wylot? Proszę sprawdzić, czy z brzucha wystaje mu kawał metalowego druta. Jeśli tak, to bardzo możliwe, że ten palik przebił go na wylot. Będzie pan kopał rękami? Lecę po szpadel. Maciek. Ola. Ola, słabo mi. Prawdzie to wszystko moja wina. Przepraszam cię bardzo. Tato! Tato, pomocy, tato! Co się dzieje? Chłopak zemdlał. Prawdopodobnie doszło do wstrząsu hiperwolemicznego. Żeby ukryć ciało, musicie zdjąć chłopaka z tego palika. Dobrze, Ola, odkop ten palik. Dasz radę? Już, tak, tak, tak. To pośpiesz się. Obudź się. Młody, długo jeszcze, Ola? Już. Kiedy będzie ta karetka? Jakoś się dogadam. Ej, młody. Co z tobą? Dosłownie, w chwili, gdy dotarła karetka, udało mi się wykopać palik i położyliśmy Maćka na ziemi. Ratownicy już tu są, dziękuję za pomoc. Chronić, służyć, r***ć bez gumy, to nasze hasło. Narka. Bułeczka z masełkiem. Badania wykazały, że palik uszkodził poważnie mięsień pośladkowy i naczynia krwionośne. Rana była tak poważna, że pacjent natychmiast trafił na blok operacyjny. Skończyły się wakacje. Dla Maćka nie były zbyt udane. Jego pobyt w szpitalu trwał kilkanaście dni. Okazało się, że prócz uszkodzeń wewnętrznych palik zerwał też zaczepy mięśni i odzyskiwanie sprawności w nodze wymagało długiej rehabilitacji. To teraz już sobie nie podskaczesz na pomidorki. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie na ratunek 112. A dzięki temu odcinkowi wiemy, jak niebezpieczna potrafi być filatelistyka. Tylko ja i nikt więcej, proszę chwyćmy się za ręce, to tylko ja i nikt inny, powiedz sam sobie, jestem winny. O, ogłoszeń parafialnych nie będzie, idę jeść. To na dzisiaj tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, bo ja. Mój mrok, bądź ze mną, gdy zrobię krok, ten ostatni krok. Aha, jakby co, to wolę bez gumy.